Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w Szczecinie, a to jest Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. I takie pytanie, czy na takim wydziale wędkarze mogliby poszerzać swoją wiedzę? I te pytanie zadamy Adamowi Tańskiemu, pracownikowi. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Na co dzień pracuję na tym wydziale. Mam kontakt ze studentami, uczę ich przedmiotów, m.in. anatomii i embryologii ryb, welęgarnictwa i wielu jeszcze innych pokrewnych. Jestem opiekunem grupy wędkarzy, naukowego koła wędkarzy Black Fury, które powstało w latach 90. I chciałbym Wam w miarę możliwości opowiedzieć o tym życiu studenckim na naszym wydziale i o tym, czym dysponujemy, i pokazać kilka ciekawostek. Czyli nas, Adam, oprowadzisz. Zapraszam serdecznie. Takim pierwszym miejscem, gdzie zawsze studenci, czy też odwiedzająca nasz młodzież szkół średnich napotyka, to właśnie nasz rekin, który jest naszą maskotką. A ta maskotka, chciałem Wam powiedzieć, jest najdłużej żyjącym kręgowcem na świecie, bo ten okaz naukowcy oznaczyli na wiek około 380 lat. Okazuje się, że to właśnie ryby jako kręgowce żyją najdłużej. I takich ciekawostek mamy naprawdę sporo, ale wiem, co Was mogłoby zainteresować. Nie wykład akademicki, nie jakieś ćwiczenia, ale chyba to, z czym naprawdę spotykają się studenci. A najciekawsza i najlepsza atmosfera i najciekawsze rzeczy są gdzie? W sali akwaryjnej. Więc zapraszam do sali akwaryjnej. Znajdujemy się teraz, można powiedzieć, w podziemiach wydziału i zawsze zastanawiają się nasi odwiedzający, dlaczego jesteśmy w piwnicy. A sprawa jest prosta. Jeżeli wylalibyśmy wodę z akwarium albo spuścili basen, no to nie będziemy odpowiadać za sąsiadów, którzy mieszkają pod nami, bo jesteśmy już na najniższej kondygnacji. W tej sali spotykają się studenci, którzy mają przerwę w ćwiczeniach, zajmują się akwarystyką, bo o tym, czym zajmujemy się na wydziale, warto też powiedzieć w tym miejscu. To nie tylko rybactwo. Rybactwo to bardzo szeroka dziedzina, bardzo pojęcie, które ma wiele dziedzin pod sobą, między innymi wędkarstwo. Rybactwo, które nam się kojarzy, to zazwyczaj rybacy, którzy eksploatują jeziora, rzeki. I rzeczywiście, pamiętamy, w latach jeszcze 90. ubiegłego wieku, 70., to było bardzo powszechne. Na każdym ze zbiorników praktycznie prowadzono gospodarkę rybacką, typową, sieciową. W tej chwili, jak dobrze wiecie, tych rybaków jest coraz mniej. A z danych naukowych, które można zaczerpnąć ze strony Instytutu Rybactwa Śródlądowego, dokładnie wiemy, że tym priorytetem teraz jest właśnie wędkarstwo. I profil nauczania na naszym wydziale też jest teraz ukierunkowany. Akcent przeniesiony jest właśnie na użytkowanie wód rekreacyjne, ale pamiętajmy o tym, że rekreacyjne zagospodarowanie wód to też bardzo odpowiedzialna forma zawody, ponieważ wędkarze odławiają bardzo dużo ryb i działają w wielu przypadkach bardzo selektywnie. Zatem tu jest ten wspólny mianownik, który łączy nas dzisiaj, wydział, i Was, odbiorców, bo mam nadzieję, że właśnie dzisiaj spotykam się za pomocą kanału Sebastiana właśnie z większością wędkarzy. W tej sali, wracając do meritum, nasi studenci mogą po prostu usiąść, porozmawiać. Często przygotowują się na wyprawy wędkarskie. Przy okazji, kto z Was nie ma w domu akwarium, zakładają akwaria. Często są to pierwsze akwaria w życiu dla niektórych studentów, ale dla niektórych są to już bardziej zaawansowane, na przykład paletki, czy choćby próba rozrodu. W tej sali też odwiedzają nas uczniowie szkół średnich i tutaj jakby zaszczepiamy tą ciekawość o rybach u tych najmłodszych adeptów wędkarstwa bardzo często i zachęcamy do tego, aby poszerzali swoją wiedzę z zakresu biologii środowiska wodnego, bo badamy tutaj na przykład na takich zajęciach bentos, plankton, oznaczamy pewne organizmy wodne
no ale przede wszystkim też mówimy o rybach. Teraz chciałbym Was zaprosić do kolejnej sali, gdzie przedstawię Wam właśnie studentów. Ta sala jest mi wyjątkowo bliska, ponieważ jest to sala taka wylęgarnicza, gdzie studenci w ramach przedmiotu, który akurat prowadzę, wylęgarnictwo i produkcja materiału zarybieniowego, rozmnażają ryby i robią też doświadczenia, między innymi z podchowem. Najlepszym tego przykładem jest nasz młody naukowiec Janek Krzystolik, który skończył studia. Jego praca magisterska na kierunku ichtiologia i akwakultura, bo tak się nazywa kierunek, dotyczyła jego zainteresowań. A dokładnie, Janek, powiedz, co robiłeś? Tak, przez całe studia magisterskie miałem możliwość uczestniczenia w badaniach różnych kół, które mamy tutaj na uczelni. Moja praca magisterska polegała na sprawdzaniu przeżywalności ikry troci wędrownej w sztucznie wstawianych inkubatorach do rzek. To miało naśladować w założeniu naturalne gniazdo troci, bo był to po prostu koszyk wypełniony żwirem, czyli materiałem, z którego troć normalnie usypuje gniazdo, i tam inkubowała się ikra. To z założenia miał być taki kompromis pomiędzy sztucznym zarybianiem, które w niektórych kręgach faktycznie może jest uważane za kontrowersyjne, a jednak wsparciem jakiegoś naturalnego taru ryb, dlatego że jeżeli używamy takich inkubatorów, to ingerujemy tylko w momencie, w którym w sztuczny sposób wycieramy te ryby, a potem one mogą się już inkubować w rzece, gdzie działa na nie cały czas środowisko, przez co podlegają procesom selekcji, i te ryby od samego początku, po wylęgnięciu z tego inkubatora, przebywają w naturalnym środowisku, dlatego są to ryby silniejsze i lepiej nadające się jako materiał zarybieniowy niż ryby hodowane na wylęgarniach. A jednocześnie unikamy tych strat, do których dochodzi chociażby na przykład przy naturalnym tarle, dlatego że tam dużo ikry jest wyżerowywane, część ikry nie jest zapłodnione, bo się to nie uda po prostu samcowi. Dlatego jest to taki kompromis. Mamy dużo ikry w inkubatorze, dobrze zapłodnionej, a jednocześnie jest w początku w środowisku. Janka, powiedz mi w ogóle, dlaczego takie studia wybrałeś? Od dawna byłem wędkarzem, zwłaszcza nastawionym na połów ryb wędrownych, a więc przede wszystkim troci wędrownej, no i łososia, którego jest w naszych rzekach coraz mniej. Idąc na te studia, postawiłem sobie taki szczytny cel, że może kiedyś w przyszłości dzięki mnie znowu tych łososi czy troci w Polsce będzie coraz więcej. Dzięki studiom dostałem narzędzia właśnie do takiej pracy. Wiem, jak funkcjonuje środowisko, zwłaszcza wód płynących, które mnie jako wędkarza łowiącego trocie mnie to najbardziej interesowało. Na studiach mogłem uczestniczyć w wielu zajęciach terenowych i zajęciach praktycznych, dzięki którym nawiązałem też wiele kontaktów w branży, które potem pomogą mi w znalezieniu pracy w zawodzie, co jest dla mnie najważniejsze, móc całe życie pracować z rybami, bo o to mi przede wszystkim chodziło. Mamy jeszcze jedną pracownię, która wiąże się już z rybami akwariowymi, a jej gospodarzem jest Radziu, a zresztą niech Wam powie, czym się zajmuje. W tej sali prowadzimy rozród ryb akwariowych. Głównie są to ryby kielnicowate do mojego doktoratu, jak również studenci u nas na wydziale mogą w tej sali rozmnażać inne ryby akwariowe do swoich prac magisterskich czy inżynierskich, jak również na konferencjach. Znajdujemy się właśnie przy gablocie z rybami wędrownymi. Dla mnie, jako dla wędkarza, jest to zawsze gablota, na którą patrzę z pewnego rodzaju nostalgią, dlatego że wielu z tych gatunków już dzisiaj w naszych wodach nie spotkamy, albo ich populacje są znacząco zredukowane, tak jak na przykład widzimy w tej gablocie jedne z ostatnich łososi, które występowały w rzece Drawie. Tą populację niestety bezpowrotnie straciliśmy, na szczęście dzięki działaniom naukowców i ichtiologów. Łososie zostały przywrócone do naszych rzek na podstawie populacji pochodzącej z Łotwy. Jednak wciąż w naszych rzekach jest ich niezmiernie mało. Poza tym mamy największą słodkowodną rybę, która występowała w naszych wodach, to znaczy jesiotra. Tu możemy obserwować akurat jednego z ostatnich jesiotrów, który został złowiony w Wiśle. Ponad 3-metrowy okaz. Ja jestem pewny, że nie jeden z nas chciałby takiego złowić kiedyś na wędkę. Niestety w tym momencie nie mamy takiej możliwości, mimo że trwa program reintrodukcji, ale ponieważ jest to ryba długowieczna, która bardzo późno do rasy dotarła, jak na razie w tych warunkach, które mamy ten program w tym momencie, wydaje mi się, że
jeszcze jest daleki od osiągnięcia ostatecznego sukcesu, żebyśmy też mogli te ryby łowić na wędkę. Kolejną rybą, którą tutaj widzimy, to jest węgorz. Węgorz, którego populacja też się zmniejsza. Prawdopodobnie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nie będziemy go mogli w ogóle łowić w naszych wodach. Chociaż mam nadzieję, że ten trend się odwróci właśnie chociażby dzięki współdziałaniom ichtiologów, których mam nadzieję, że będzie coraz więcej. Są studenci, panowie studenci, kiedy ostatni raz byliście na rybach? Ja byłem jeszcze w starym roku na odrzańskich sandaczach. No niestety rybki nie dopisały, same maluszki do 38 cm, ale zawsze jakaś fajna rozrywka. My standardowo rozpoczęliśmy sezon na ińskich trociach. Też bez ryby, ale to chodzi o to, żeby pobyć sobie nad rzeką. No w moim przypadku może to nie były trocie jak u chłopaków, ale tak samo sylwester spędzony nad wodą i ja mogę się pochwalić akurat rybką. Może mały, ale 8-kilowy karpik rozpoczął mój sezon. To wszystko. Kto biegał nad Winą z anteną. Tak jest. A jeszcze mamy temat z anteną, ale chciałem powiedzieć, że to wszyscy nasi członkowie klubu Black Fury. No i wkrótce mamy wspólne integracyjne zawody noworoczne, które odbędą się na bulwarze szczecińskim, a później trocie nad Iną. Sebastian powiedział też o antenie nad Iną. Chciałem wam powiedzieć, że będąc na uczelni mamy wiele projektów naukowych. Jednym z nich, częścią takiego projektu jest śledzenie migracji troci, które wpływają do rzeki Iny. Robimy to wspólnie z naszymi kolegami z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie i takim naczelnym kierownikiem, który biega z anteną najczęściej, jest Janek. W tym roku oznaczyliśmy 40 troci nadajnikami. Słyszeliśmy o tym, zresztą sam Sebastian widziałeś, takie trocie były złowione. Na tym odcinku, na którym akurat ty w tym roku wędkowałeś, tych troci było 18. W tym czasie, jak rozpoczynał się sezon, stąd te trocie złowione. Co nam to daje? Daje nam to bardzo ciekawe informacje o tym, jaka jest dynamika przepływania tych troci w górę rzeki, czy pokonują przepławki, no i o tym, jak długo są przy tarliskach. Te wszystkie informacje zebrane razem będą tematem ciekawej publikacji naukowej. A to jest właśnie jeden z tych wspólnych mianowników między tym badaniami naukowymi i działaniami prowędkarskimi. Znajdujemy się teraz w specjalnie klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie w niskiej temperaturze mamy teraz niespełna trochę ponad 6 stopni. Może się rozwijać ikra ryb łososiowatych, czyli ikra, która potrzebuje niskiej temperatury, żeby się rozwijać. W ramach właśnie koła naukowego, w którym jesteśmy, na początku prowadzimy badania na tej ikrze, a później już sam wylęk trafia właśnie do pobliskich rzek, na których później właśnie te ryby łowimy. Z takich ciekawych ryb, których pewnie niewielu wędkarzy może poza tymi, co kiedyś jeszcze jak był dorsz w naszych wodach, to pławiali dorsze, czasami się trafia jako przyłów, to jest kurdiabeł. Kurdiabeł ponadto ma jedną ciekawą przypadłość, dlatego że mówi się, że dzieci i ryby głosu nie mają, a akurat kurdiabeł dźwięki może wydawać. Poprzez pocieranie kośćmi płetw piersiowych, wchodzących w skład pasa barkowego, jest to takie charakterystyczne skrzeczenie. Dlatego często wyciągnięty przez wędkarzy chociażby, daje on upust swojemu niezadowoleniu właśnie skrzecząc. Kolejną ciekawą rybą jest tutaj tasza, ona także występuje u nas w Bałtyku, zwana także zającem morskim. Jej mięso nie jest wcale smaczne, jednak robi się z jej ikry kawior. Ten mało cenny kawior oczywiście, dlatego że najcenniejszy kawior jest oczywiście z jesiotra. Janku, powiedz mi, największy eksponat tutaj dostępny? Największy eksponat to akurat nie jest ryba, tylko ssak, waleń. O nim myślę, że chętnie opowie Radek, bo to jego ulubiony preparat na naszym wydziale. Dobra, Radku, to opowiadaj. Dobra. Naszym takim największym tutaj preparatem jest Greenwall długopłetwy, który został do nas przywieziony w latach 60. Został on złowiony wtedy przez absolwentów naszego wydziału. Po przywiezieniu tutaj jego do naszej uczelni został spreparowany. Przy preparowaniu jego okazało się, że była to samica, w której brzuchu
znaleziono tego młodego osobnika, którego możecie zobaczyć tutaj na filmie. I co ciekawe, warto tutaj wspomnieć, że jest to jedyny ten mały sztuczny preparat na naszej uczelni. Resztę wszystkie preparaty, które zobaczycie, są to preparaty całkowicie prawdziwe. Trudno, żebym oprowadził Was dzisiaj po wszystkich laboratoriach, bo Wydział dysponuje także jeszcze innymi budynkami, pawilonami, w których odbywają się ćwiczenia, nowoczesnymi laboratoriami, ale chciałem Wam na koniec przedstawić najważniejszą osobę na naszym Wydziale, dziekana Krzysztofa Formickiego. Zapraszam na Wydział. Na Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wydział o wieloletniej tradycji, który niedawno obchodził 70 lat swojego istnienia. Obchody były świetne. Do tej pory na Wydziale Szlify zdobyło 10 tysięcy studentów z różnych krajów, praktycznie ze wszystkich kontynentów, którzy kształcili się u nas. Tacy ichtiolodzy są niezwykle potrzebni w gospodarce. Są bardzo potrzebni do wspomagania rozrodu wielu ryb. I takie projekty są na Wydziale realizowane w ramach projektów unijnych. Wspomagają takie działania wędkarzy, bo dzięki takim działaniom jak wspomaganie rozrodu ryb łososiowatych i innych cennych ryb gospodarczo, wędkarze mają co łowić. Nawet ostatnia katastrofa ekologiczna, która miała miejsce na Odrze, pokazała jak istotne są ta wiedza ichtiologiczna, która jest potrzebna do zarządzania rzeką, generalnie tak można powiedzieć, do późniejszej ewentualnej odbudowy, która będzie miała miejsce na tej rzece. Także serdecznie zapraszam na Wydział do kształcenia się. Laboratoria są świetnie wyposażone, kadra jest na najwyższym poziomie. Serdecznie zapraszam. Tak się właśnie prezentuje Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Moi drodzy, jakbym miał jeszcze raz zaplanować swoją drogę zawodową, to być może zacząłbym właśnie tutaj. Mówię oczywiście o drodze zawodowej związanej z wędkowaniem. Być może właśnie w murach tej uczelni kształci się lub będzie kształcił jakiś prowędkarski ichtiolog, który wpłynie na zmianę w ustawie o rybactwie śródlądowym, co jest nam wszystkim wędkarzom bardzo potrzebne. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, na razie. Cześć.